Wakacje w Brzozowskiej Oświecie były czasem egzaminów i konkursów. 17 i 18 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Brzozowie odbywały się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Przystąpiło do nich 15 pedagogów z placówek oświatowych gminy Brzozów. Wszyscy przeszli egzamin. 26 sierpnia odebrali z rąk burmistrza Józefa Rzepki akty mianowania i złożyli ślubowanie. W gronie nowo mianowanych znaleźli się m.in. Jolanta Chrobak z przedszkola samorządowego nr 1 w Brzozowie i Daniel Dyka z zespołu szkół nr 1 w Przysietnicy. Praca z dziećmi, praca w przedszkolu jest naprawdę bardzo satysfakcjonująca, sprawia mi wiele radości. Może to tak patetycznie brzmi, że to jest powołanie, ale jednak naprawdę, żeby pracować z dziećmi, trzeba być bardzo cierpliwym, trzeba być empatycznym, więc swego rodzaju powołaniem jest na pewno, prawda, żeby kształcić to młode pokolenie już od tych właśnie najmłodszych lat. Także naprawdę praca w przedszkolu sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Dobra, pytanie takie, czy praca nauczyciela może dawać satysfakcję? Oj, to dużo. I to bardzo dużą satysfakcję. W moim przypadku zadowolenie dzieci, uśmiech na ich twarzach po moich zajęciach są nieocenione. Tego samego dnia burmistrz Józef Rzepka wręczył akt powołania na stanowisko dyrektora gimnazjum nr 1 w Brzozowie dotychczasowej nauczycielce tej szkoły Marcie Śnieżek. Nowa dyrektor okazała się najlepsza spośród czworga kandydatów w przeprowadzonym 19 sierpnia konkursie. Na początku, tak jak i wcześniej powiedziałam, chcę podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzono, powierzając mi funkcję taką odpowiedzialną, taką młodzież, dzieci, które przychodzą z podstawówki, dostajemy, bo dzieci już troszkę wykształcone i chcemy z nich zrobić naprawdę porządnych ludzi. Za 5 lat nasze dziecko będzie wyposażone w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności. Będzie uczniem kompetentnym, będzie mądrym, zdyscyplinowanym, kulturalnym człowiekiem. Będzie kochał Jana Pawła, będzie kochał ludzi, będzie dobrym człowiekiem, będzie w przyszłość wchodził z podniesionym czołem. Nie będzie się niczego bał. Taka jest moja wizja. Chcę pracować z ludźmi wszystkimi. Chcę współpracować z panem burmistrzem. Chcę współpracować z urzędnikami z Wydziału Oświaty. To jest moja wizja. A czy pani ma jakieś autorskie rozwiązania, jakąś propozycję, coś takiego konkretnego, o czym by pani mogła powiedzieć dzisiaj na początek? Całą koncepcję swojej pracy przedstawiłam podczas konkursu. Całą koncepcję swojej pracy przedstawię dopiero nauczycielom na Radzie Pedagogicznej. Nie chcę uchylać zbyt dużo mojej, może to już nie jest tajemnica, ale będzie to naprawdę dużo pracy, bardzo dużo wysiłku muszą włożyć zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, żeby tą szkołę wypromować, żeby ta szkoła była wielka. I do tego dążymy. Dyrektor Marta Śnieżek obejmie funkcję z początkiem nowego roku szkolnego. Zastąpi na tym stanowisku Mariolę Pilszak. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim burmistrz Józef Rzepka złożył jej podziękowania za wieloletnią dobrą współpracę.